chciałem poruszyć temat usługi Clip i Clear, czyli prezentacji numeru i ukrywania prezentacji numeru. Jak to funkcjonuje, bo wiele osób ma błędne pojęcie, jak działa ukrywanie numeru. Rozpatrzmy sobie taką sytuację najczęściej spotykaną. Tu mamy telefon połączony do linii analogowej, jakąś centralę automatyczną, tu po drodze jeszcze jakaś i centralę końcową, do której jest podłączony abonent, do którego telefonujemy. W takiej sytuacji do danego portu jest przypisany jakiś tam numer 9-cyfrowy w naszym kraju, ale uprośmy, że to jest tam numer 123. I telefonujemy do jakiegoś tam abonenta, mając włączoną prezentację numeru. Między centralami jest łącze SS7. Kiedyś to były bardzo różne rozwiązania, teraz mamy SS7. Sygnalizację, bo źle powiedziałem łącze, raczej sygnalizację, mamy SS7. Łącze są oczywiście cyfrowe, najczęściej światłowodowe, bo jest tam przekazywane więcej niż kilka połączeń pomiędzy centralami. Najczęściej jest ich dużo, jeszcze dochodzą transmisje danych, dlatego to idzie wszystko w światłowodzie. Tak jest na dzień dzisiejszy taniej, lepiej i szybciej. No jeżeli telefonujemy, to taka centrala i wybraliśmy tam jakiś sobie numer, może go tu, może to, tu mamy numery, tam powiedzmy ten 123 i telefonujemy do 456. Ta centrala w sygnalizacji SS7 przekazuje tą informację z której wybieramy, że numer 123 telefonuje do 456. On oczywiście robi sobie routing i wie, gdzie skierować, czy tu, czy jeśli mamy tu połączenia z innymi centralami, wie, gdzie to wysłać, czy może to jest lokalnie, czyli zadzwonić na przykład do tego, zatelefonować. Dzwoni to się w kościele. Ta centrala tranzytowa prześle taką informację nam do tej centrali. Ta odbierze nam informację, że 123 wybrał numer 456 i rozpocznie połączenie do tej centrali, wysyłając, jeżeli jest usługa Clip, wysyłając numer abonenta, z którego przyszło połączenie. No jest proste, jasne. A co się dzieje, kiedy włączymy blokadę prezentacji numeru? Niektórzy myślą, że po prostu tu już nie ma tych informacji. Otóż nie, jest zupełnie inaczej. Wysyłany jest tylko znacznik mówiący, że mamy włączoną usługę Clipu. Czyli ta centrala wysyła na łącze SS7 123, telefonuje do 456, no bo przecież musi powiedzieć do kogo, no ale mogłaby mówić nie od kogo, ale ta informacja jest wysyłana, przekazywana dalej, ona trafia tu do tego abonenta, znaczy do tej centrali, ta informacja i ten znacznik ukrycia numeru powoduje, że do samego abonenta nie jest wysyłany klip, tylko informacja, że go nie ma. Są dwie podobne. Jest informacja o zablokowaniu prezentacji i o niemożliwości zaprezentowania. Ta niemożliwość zaprezentowania jest wtedy, kiedy ta centrala byłaby na przykład centralą analogową. Tu mamy wielu abonentów, a nie można wysłać informacji
o tym, kto wykonał to połączenie. Albo pośrednicząca, jakby była analogowa. No, teraz raczej takie sytuacje się nie zdarzają, ale może się zdarzyć, jeżeli gdzieś będzie jakiś trakt stary, to się już rzadko raczej zdarza. PCM. Tu mogą być dwie sytuacje. Albo będzie wysłany brak, albo będzie wysłany klip i początek numeru będzie i będzie brakowało ostatnich cyfr, jednej, dwóch, trzech. Raczej PCM nie były na więcej jak 30 kanałów. Nie kojarzę takiej sytuacji. Także jeśli telefonujemy, to centrala ta, do której jest podłączony abonent, do którego telefonujemy, wie, z jakiego numeru przyszło wywołanie. Mało tego, na łączach ISD nowych jest usługa, no się chyba M jakoś tak nazywa, no już teraz nie pamiętam, to jest rejestrowanie numerów złośliwych. Wtedy centrala nadrzędna zapamiętuje ten numer. Ogólnie całe to zdarzenie będzie zapamiętana data, godzina, numer wywoływany, numer wywołujący i tak dalej. I inne takie tam rzeczy. Z jakiego łącza przyszło, jeżeli to byłoby więcej tych łączy, to z którego z tych łączy przyszło połączenie. Teraz jeszcze nie wspomniałem o usłudze, tak zwane przełamanie blokady Clip Clear. Ona się chyba P-Clip nazywa, coś takiego. To się włącza na centrali i wtedy mimo ustawienia tego znacznika jest on po prostu ignorowany i bez względu na to, czy ktoś włączy blokadę prezentacji, czy nie, ten numer jest wyświetlany. Tak działają praktycznie wszystkie prokuratury, czy policja, czy straż pożarna, numer 112. Także nie łudźcie się, że jak telefonujecie z numeru zastrzeżonego, to waszego numeru nie widać. Widać go doskonale. Przy czym ta usługa może mieć różną postać. Może być tak, że jeśli jest zablokowana ta prezentacja, to centrala dostaje to i numer się nie wyświetla, ale jednym naciśnięciem przycisku na telefonie możemy go sobie wyświetlić. Można też skonfigurować, jak już chodzi o centralę abonencką, gdyby to była centrala abonencka, że rejestrujemy wszystkie takie zdarzenia i niektórym możemy ten klip udostępnić, niektórym nie, niektórym na żądanie. To już możliwości jest wiele. A teraz powiem, jak sfałszować numer, z którego telefonujecie. Jest to niby proste, ale nie każdy może to zrobić. Tu trzeba sięgnąć do numeracji MSN i DDI. Tam wspominałem o tym, że wysyłamy numer, którym chcemy się prezentować. Sygnalizacja w tych łączach abonenckich to jest DSS1. I na początku może to się wydać bardzo proste, no bo wpiszę sobie, że tam abonent X ma się prezentować równe tam na przykład w ten sposób. Ale co robi centrala miejska, jeżeli ten numer nie należy do naszej puli? W tej sytuacji w MSN-ie zaprezentuje się numer główny.
Tam jest zawsze numer główny i dodatkowe numery MSN. A co zrobi DDI? Są dwie możliwości. Numer główny lub odrzucenie połączenia. Nie da się po prostu zatelefonować, prezentując się obcym numerem. Ale tu powiem wam taki mały trop. Zauważcie, że jak włączę przekierowanie numerów i ktoś telefonuje do mnie, a ja mam przekierowanie, które oczywiście jest na centrali i sobie tam idzie do kogoś, to nie pokazuje się mój numer tu, który mam 1, 2, 3, tylko pokaże się numer faktycznie osoby, która do mnie telefonowała. Czyli jakiś tam numer Y. Nie wiem, czy już chwyciliście, co można zrobić. Otóż, mając dostęp do łącza SS7, można wygenerować dowolny numer. Przypisać, że jakiś port ma się prezentować jakimś tam numerem, który nawet nie istnieje. Z tym nie istnieje, to bywa różnie. Niektóre centrale po prostu nie pozwolą na takie połączenie. Niektóre pozwolą, bywa różnie. Niektóre na przykład nie chcą prezentować w takiej sytuacji numerów zagranicznych. Najczęściej nie pozwalają na połączenie lub pokazują faktyczny numer, prawdziwy abonenta. Ale mając dostęp do SS7, można bez problemu podstawiać dowolne numery. No i tutaj jest furtka w przypadku operatorów VoIP. Jeżeli mamy jakiegoś operatora VoIP, niech to będzie tu, że to jest VoIP, to możemy wysyłać dowolny numer, prezentować się dowolnym numerem. Naturalnie też trzeba mieć świadomość tego, że wszystkie centrale po drodze, łącznie z tą naszą, ta zarejestruje, że na przykład numer 1, 2, 3 prezentował się klipem jakimś tam, o, na przykład takim. To przy billingach jest zapisywane. W billingu jest informacja nie tylko o tym, kto telefonował, do kogo, ale także jakim numerem się prezentował. Także namierzenie kogoś, kto się podszywa pod inną osobę, jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście nie zrobi tego zwykły Kowalski, ale bez problemu z billingów można takie informacje uzyskać. Osobiście takie sztuczki wykorzystuję w sytuacji, kiedy mam na przykład to już może nowy ekranik sobie tu wrzucimy. Mam taką, ajajaj, ale wielki. No, trochę lepiej. Mam taką sytuację. Jestem podłączony do operatora, wiodącego operatora, tak? Po ISDN-ie. No to weźmiemy, niech to będzie. Ja piszę po starym TPS-a. Wiadomo, o co chodzi. A tu mam jakiegoś operatora VoIP-owego. Ten VoIP-owy oczywiście z TPS-a gdzieś ma jakiś tam punkt styku, ale to nie jest istotne w naszych rozważaniach. I mam centralę abonencką, która ma łącze ISDN-owe. Już nie wnikamy w to, czy BRA, ten podstawowy, czy BRA to jest 30 kanałów, ile pamiętam, i BRI to chyba jest
dwa kanały, czyli 2B plus D. I mam VoIP-owego. No i ze względu na to, że VoIP-owy jest taniej w utrzymaniu, taniej w wykonywaniu połączeń na wychodzących, używam go głównie do połączeń, a łącze te psowe traktuję jako awaryjne, ale ruch przychodzący kieruję sobie po TPSA. O, czyli u mnie ruch wygląda typowy tak, a rezerwowy w razie awarii tak. I przypuśćmy, że tutaj dostałem jakieś tam numery, powiedzmy, dostałem powiedzmy taką numerację, tu na przykład dostałem 'taką numerację'. Centralę konfiguruję tak, żeby na VoIP-ie prezentował się numerami. Tu bardziej by odpowiadał, bardziej by to było w ten sposób obrazowe. O, że tu mam takie numery. Tu natomiast mam taki zakres numerów. A to sobie zamarzę. No i konfiguruję sobie centralę. No tu normalnie będę się prezentował tymi swoimi numerami, te powiedzmy od 00 do 100. Będą się prezentować tym 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A nie, coś tam się mi tu posypało. Czyli od 00 do 99 prezentuje się 789, tak? Czyli jest podstawiane ta końcówka jest podstawiana tu. I co robię jeszcze? Otóż dokładnie tak samo konfiguruję łącze VoIP-owe. Że też tam telefonując prezentuje się numerem należącym tutaj do TEPSY. Notabene do mnie, tylko do innego operatora. Jaką to ma zaletę? W ruchu wychodzącym abonenci widzą po prostu mój numer z TEPSY, i odzwaniając, skierowany ruch jest przez łącze TEPSOWE. W ten sposób po prostu mogę zyskać no, więcej łączy i tanich. I w razie awarii VoIP-a nic się specjalnie nie dzieje, bo abonenci i tak telefonowali zawsze do mnie przez TEPSA, a nie przez VoIP-a. Także to jest jedno z zastosowań tego oszukiwania numerów. Naturalnie nie u każdego operatora VoIP i nie każdy może taką usługę mieć, tego podstawiania numeru. Dlatego mówię, że jest to możliwe, ale nie każdy może to zrobić. Mam nadzieję, że to wyjaśnia działanie Clipa Cleara. Jeszcze jest ciekawa usługa, której zapomniałem. To się chyba nazywa Kolb. Prezentacja numeru osiągniętego. O co chodzi? Pokażę to na przykładzie jednej centrali. Jeżeli jest ich więcej, przechodzi się do innej, to działa to na tej samej zasadzie. Powiedzmy, że abonent o numerze 1, 2, 3
zrobił przekierowanie na numer 567. I powiedzmy, że tu jest port tego 567, to na przykład może być numer komórkowy. Tu mamy ten 123, że to jest powiedzmy stacjonarne. No i teraz jakiś tam abonent o numerze na przykład 111 telefonuje na numer 123. Ale jego połączenie zostanie przekierowane do abonenta 567. W tym momencie abonent 123, jeżeli ma usługę KOLB, dowie się, że połączył się z abonentem 567. W praktyce to wygląda tak, że na wyświetlaczu, wybierając numer, pokazuje się numer, nam jaki wybraliśmy. Jeżeli jest w książce, pokaże się numer z książki. Po dojściu do połączenia zostanie on zamieniony na faktyczny numer, z którym rozmawiamy. I na przykład wiemy, że ten nasz pracownik przekierował sobie połączenie na komórkę czy do siebie, do domu. Zamiast siedzieć w pracy, jest tam, gdzie nie powinno go być. Oczywiście jest usługa blokady tego pokazywania numeru osiągniętego i jest też usługa przełamania tej blokady, czyli mimo zablokowania pokazywania numeru osiągniętego pokaże się numer wybrany. To, o tym to pewnie bardzo mało osób słyszało, o takiej możliwości. Tu zasmucę wszystkich, którzy mają komórki. W komórkach nie ma tej usługi. To znaczy jest, w specyfikacji jest, natomiast nie słyszałem o żadnym operatorze, który by tą usługę świadczył. Podobno jakiś operator kiedyś ją świadczył, ale już tego nie ma. Wiele w ogóle rzeczy nie ma w komórkach. Nie ma tam PBX-ów, nie ma tam czegoś takiego jak DDI i MSN-y. Namiastka MSN-ów była, można było sobie tam wtedy jeszcze, kiedy T-Mobile był erą, można było sobie przypisać dodatkowy numer, na przykład stacjonarny, żeby połączenia wykonywać można było do takiego abonenta taniej, bo wtedy różnica między połączeniami komórkowymi a stacjonarnymi była duża. Aktualnie już tej usługi nie ma, nie widziałem już jej w ofercie. Także na tą chwilę, czego nie ma w komórkach? Ano tak, nie mamy, a jak ktoś sobie przejrzy modemy komórkowe, zobaczy, że tam jest taka usługa. Nie mamy PBX-ów, nie mamy MSN-ów, nie mamy DDI. No to tak, to co mi się przypomniało. Więc komórkowe technologie to jest po prostu zacofanie, krok w tył w stosunku do łączy cyfrowych stacjonarnych. Dlatego te łącza mają się całkiem dobrze, ale już nie u abonentów prywatnych. Ci najczęściej w ogóle nie mają łączy, tylko mają łącza internetowe i VoIP-a na przykład. Kiedyś ISDN był popularny, no bo można było mieć szybszy internet albo prowadzić jedną rozmowę i wolniejszy internet, który i tak nie był taki wolny, bo wtedy 64 kilobity w praktyce sięgało to nawet 90 z kompresją. To było coś. Kiedy ludzie na modemach 33 kilo i mieli to w jedną stronę, ściągania, wysyłania było mniej, a ISDN oferował w obu kierunkach tą samą przepływność. Jak połączono dwa kanały, to oczywiście razy dwa, a jak była potrzeba przeprowadzenia rozmowy, czy to przychodzącej, czy wychodzącej, modem zwalniał jeden kanał
i można było przeprowadzić rozmowę. Po skończonej rozmowie dołączał się z powrotem drugi kanał i prędkość z powrotem wzrastała. No jeszcze większe możliwości miał wtedy 30-kanałowy ISDN, bo to były 2 megabity, to było coś porażającego w latach 90. To tak jak to robiło większe wrażenie niż teraz robi 1 gigabit, który już trafia w zasadzie do mieszkań, a nie tylko do firm. No dziękuję i piszcie, jakie tematy telekomunikacyjne chcielibyście poznać. W TEPS-ie pracowałem do czasu, kiedy się jeszcze nazywała TEPS-ą, około 11 lat. Łącznie około 20 lat zajmowałem się centralami abonenckimi, ich konfigurowaniem, więc mogę tu dużo powiedzieć na temat łączy pomiędzy na przykład centralami abonenckimi, no i o usługach tutaj cyfrowych w ISDN-ie też sporo wiem, musiałem wiedzieć. Dziękuję za oglądanie.